Witajcie 12 grudnia. A herbatka na dzisiaj to soczysta brzoskwinia. Kochani, już jest dość późno, więc nie będę dzisiaj dużo dla Was nagrywała, ale pomyślałam, że to jest fajny dzień, żeby Wam pokazać oprócz zawartości kalendarzy adwentowych, to jeszcze dwie ciekawe, fajne książki właśnie na ten okres zimowy i okres świąteczny oraz jeden super, jak dla mnie super film, taki typowo świąteczny, który po raz pierwszy obejrzałam 2 lata temu i się w nim zakochałam, ale to film będzie za chwilę. A dzisiaj w kalendarzu, kto by się spodziewał, kolejny cień. Kolejny cień do powiek, też taki widzicie, połyskujący, błyszczący. Zobaczcie, jak się błyszczy. Powiem Wam, że tak na co dzień to bym się nie odważyła w nim wyjść. Ale na przykład na Sylwestra do jakichś srebrnych dodatków, no powiedzcie czy nie, czy nie jest fajny. No, pomyślę o tym, pomyślę. Wczoraj zapomniałam Wam zrobić słocza tamtego, widzicie? Ale co się odwlecze, to nie uciecze. Także cień się prezentuje, tak? Piękny, taki metaliczny. A jeżeli idzie o książki, to kto z Was pamięta, kiedyś Wam pokazywałam, tylko nie pamiętam, czy to było rok temu, czy 2 lata temu, że kupiłam książkę. Ona była na wyprzedaży już po świętach. Kupiona w Biedronce. Zimowe serca. Ja ją przeczytałam, nie pamiętam już dokładnie, ale chyba w 2 albo w 3 wieczory. Tak mi się spodobała. Kupiłam ją, no bo wiadomo, zimowe. Tutaj jest opisane, że jest to świąteczna opowieść autorki bestsellerów Anny Wolf. Świąteczna opowieść, zimowe. No to już mi dało, wiecie, do myślenia. Tutaj jeszcze taki, widzicie, piękny zimowy krajobraz. I od razu fantazja zadziałała. Stwierdziłam, że będzie na pewno dużo śniegu. Moja wyobraźnia zadziała. Wiecie, ja jak czytam, to ja wszystko widzę swoimi oczami wyobraźni. Ja tak mam od zawsze, że po prostu ja się tak potrafię wczuć w czytanie książki, że czasami mam wrażenie, że ja tam właśnie jestem. I jak nagle mnie ktoś wyrwie z tego czytania, to się tak dziwnie czuję, jakby mnie, wiecie, ktoś z innego świata nagle wyciągnął. To jest książka trochę o miłości, jest tu też taki wątek, można powiedzieć, trochę kryminalny. Jest naprawdę bardzo fajna książka, super się ją czyta. Widzicie, litery są takie duże. Eric Walker nie wierzy w cuda, a jednak pewnego zimowego dnia, tuż przed Bożym Narodzeniem, zdarzyło się coś niezwykłego. Nieznajoma uratowała Erika, kiedy jego samochód sunął się ze skarpy prosto do rzeki. Nie wiedział, że była to Tara Wilson, matka 2 nastoletnich córek, która po rozstaniu z mężem borykała się z problemami finansowymi. W dodatku nie ufała ludziom, a w szczególności przedstawicielom płci męskiej. Kiedy rok później, przed kolejnym Bożym Narodzeniem, przypadkowo się spotykają, Tara nie rozpoznaje Erika. On z kolei nie ma pojęcia, że to kobieta, której zawdzięcza życie. Świąteczny cud czy nie? Tych dwoje się zaprzyjaźnia, nie przypuszczając, że Tara tak bardzo potrzebuje przyjaciela. Jej były mąż będzie chciał się zemścić za to, że od niego odeszła. Jednak Roger nie podejrzewa, że w życiu dawnej żony pojawił się ktoś nowy. Mężczyzna z tonącego samochodu. Mężczyzna, który ma na koncie wiele złych uczynków. Nie będę Wam mówiła, jak się ta historia kończy. Tak jak mówiłam, fajnie się ją czyta. Wyobraźnia działa. Mogę naprawdę polecić. Kto wie, może jeszcze gdzieś będzie w Biedronkach. Kochani, a druga książka jest to Świąteczna sukienka. Niestety za wiele Wam na jej temat nie powiem, bo dopiero zaczęłam ją czytać. Ale jak ją kupiłam, zapewne pamiętacie, przynajmniej niektórzy, że ją kupiłam chyba końcem stycznia, się zastanawiałam, czy ją czytać, czy może zostawić właśnie na ten okres świąteczny. No i wybrałam to drugie, także zabieram się za czytanie. Opinie miała bardzo dobre. Coś tu mogę Wam przeczytać na jej temat, ale pozwólcie, że nie będę czytać nazwisk, bo nie chcę tutaj poprzekręcać. Kiedy Meg musi tuż przed gwiazdką wrócić do rodzinnego Chicago, aby przejąć zarządzanie
odziedziczonym po ojcu apartamentowcem, uważa, że jej marzenia o awansie w nowojorskim magazynie o modzie właśnie się skończyły. Najemcy są ekscentryczni i egocentryczni. Katastrofy się mnożą, a przystojny konserwator ciągle ją zawstydza. Meg nawiązuje jednak przyjaźń z Elle, starszą damą, od której dostaje niezwykłą suknię. Jest tylko jeden warunek. Meg musi ją chociaż raz założyć. Czy po raz kolejny dobry duch świąt Bożego Narodzenia sprawi, że zamiast katastrofy będzie piękny happy end? No powiem wam, jestem sama ciekawa, czy będzie ten piękny happy end i o czym to w ogóle jest. Tutaj podobnie jest napisana, też takie duże litery, myślę, że się będzie fajnie czytało. Słuchajcie, film, który wam tutaj teraz pokazuję i który naprawdę bardzo polecam. Jak ktoś lubi filmy, które łapią za serca, gdzie można się i popłakać, i pośmiać, zwłaszcza na końcu, bo no, może nie będę wam mówić, jakie jest to zakończenie, bo na to też można różnie patrzeć, ale mi, mojej córce, mojej siostrze, niektórym koleżankom ten film bardzo się podoba i wracamy do niego. Ja ten film obejrzałam po raz pierwszy 2 lata temu, rok temu przed świętami go oglądałam i mam zamiar obejrzeć w tym roku tak samo. Jest to film o takim małym aniołku, jak widzicie, który zszedł z nieba. Kto to jest, to się też dowiecie z filmu. I po co? Po co zeszła z nieba? Po co zamieniła się w małą, śliczną dziewczynkę? No jest to film naprawdę taki łapiący za serce, fajnie oglądający się. Jeżeli ktoś z was zna ten film, oglądał, lubi tego rodzaju filmy w ogóle, no to śmiało piszcie w komentarzach. I to jest właśnie ten mały aniołek, oczywiście nie ten, tylko o, ta dziewczynka w wannie. Naprawdę bardzo śliczna, dobrali świetnie aktorkę. Pasuje właśnie na takiego małego aniołka. Tak więc Gwiazdka z Nieba to jest mój numer 1 na święta.